że my nie zgadamy jak potuczeni ze sobą. No to dobrze! Ale to ludzie kochają Iwonę! Ale no powinienem zdążyć je dogonić. Tak mi się wydaje. Chyba, że mnie bardzo zetnie. Ale nie, chyba nie. Dawaj, trzymaj do końca, trzymaj! W ogóle kto to jest, że ktoś będzie i... Bo mało kto do mnie mówi pan. No, bardzo miły człowiek, nie? Ja mówię, ta, ty weź głupot, nie gadaj. Ja mówię właśnie, oni wszyscy ci dziennikarze, to są tacy mili, a potem wychodzi tak, jak sama wiesz, nie? No, ten był miły, zobaczymy, nie? No ja go znam! Ja pójdę sobie porozstawiać znaczniki co z tematu. Dużo rzeczy będzie się działo, ponieważ dziewczyny będą miały normalny trening. Tymek będzie miał sprawdzian na 400 metrów. Musimy tak to wpleść, żeby dziewczyny wykonując swój trening jednocześnie pomogły Tymkowi w prowadzeniu biegu. Czyli jedna dziewczyna będzie zaczynała, następna będzie kończyć, jedna poprowadzi pierwszą setkę, druga ostatnią. Ale czas. Bo to musi być tak, żeby on was nie... No, nie wciągnął. Żeby nie przegonił w trakcie tej stówki, dlatego musi być odpowiednia odległość na początku. Bo wy macie go napędzać do tego, żeby on cały czas był zmuszony do tego, żeby na maksa biegać i żeby ciągle kogoś musiał gonić. Ale czy na przykład jak on będzie na 200, to 5 metrów do mnie ruszyć na przykład? 60. Jakbym nie usłyszał, że tupta za mną. Albo ja będę krzyczeć, nie za mną, ty będziesz za nią! Tam liczę, jaki tutaj musi być dystans, żebyście nie za bardzo jemu uciekły. Nie da się tego obliczyć! My stoimy więcej! No musimy to właśnie dobrze zorganizować, poukładać ten trening logistycznie, tak żeby każdy z nich wykonał swoją jednostkę treningową. Ponieważ dziewczyny miały główne bieganie, takie ostatnie przed zawodami wczoraj, mocne. Zabrałam wam czegokolwiek, komukolwiek mówić, bo potem ja patrzę, a mój trening ktoś biega. To bym powiedziała, że to był faktycznie taki trening autorski mojej mamy, że chyba, znaczy pewnie trenerzy też coś takiego biegają w podobnej konfiguracji może, ale nie stricte to samo. Ale powiedzmy, że łącznie przebiegłam wczoraj na treningu 400 metrów z jakimś wprowadzeniem, bo już wprowadzenie takie jak na zawodach, czy takie przetarcie. To nie brzmi męcząco. A potem przebiegłam teoretycznie, znaczy praktycznie całe 400, ale podzielone na odcinki, na bardzo krótkiej przerwie. Dlatego dzisiaj tylko będą biegać setki mocne i jednocześnie pomogą właśnie Tymkowi w tym biegu na 400 metrów. To jest szybszy Jasiek i Niurka, w sumie teoretycznie ja. No na treningach tak. No wygrała ze mną na 300, ale na treningach jestem szybsza. No zobacz, bo teoretycznie Kinga jest szybsza niż ja. Ale na 200 byłam na w trakcie 300 szybsza. Nie, nie, ona jest szybsza na 100 i 200 na... Chociaż na zawodach chyba już też nie. No dobra, ale ja jestem teoretycznie wytrzymawcza, bo ja ją grzeję, jak chcę na każdym treningu wytrzymałością, bo ona płacze. Ale na treningach kościowych też ją grzejesz. No to dlaczego na 300 z nią przegrałam, skoro no, wygrywasz? Właśnie, weź mi to wytłumacz! Czemu wygrałaś? Bo pobiegłaś, bo no ona nie wykorzystała swojej szybkości. A ja z kolei pobiegłaś szybciej niż na to nie ma odpowiedzi. No to czemu potem stało się tak, że ja myślałam, że się przewrócę? 200 metrów pobiegłaś bardzo szybko. No i co się wydarzyło po drodze? I twój organizm zgłupiał i mówi, kurczę, co jest? To za potem szybko. Tak nigdy nie było. Pani, halo, to za szybko! 220 metrów, ja nagle... Oj, ucinam nogi. Oj, nie jest dobrze. Oj, Kinga jest blisko. A dobra, nie dam rady. Są zawodnicy na przykład szybkościowo bardzo uzdolnieni. Są zawodnicy wytrzymałościowi. A ja jestem już skoczna. Czyli nie nadająca się do... Tak. Czyli do 400 tak średnio bym powiedziała, bo ani nie jestem bardzo szybka, ani jestem bardzo wytrzymała. Nie lubię biegu wytrzymałościowych, także bieganie PL to... Nie wiem, jak ja mam coś biegać długo, to raczej niechętnie. Że powyżej jednego kółka to już dla mnie jest tragedia, ale ze względów takich no jestem wysoka, szczupła, więc to też żadna ze mnie sprinterka. A jednak łączę te wszystkie swoje cechy jakoś tak, że na 400 to całkiem nieźle wychodzi. Jeszcze nie tak jak dobrze bym chciała, ale całkiem nieźle, więc nowy trener miałby ze mną trudne zadanie. Co zrobić, żeby to fajnie wyszło potem na starcie. Nie robimy bardzo długich wybiegań, nawet w tym takim okresie listopad-grudzień, gdzie jest ta podbudowa taka wytrzymałościowa.
to też na przykład ja nie biegam 10 km, że idę na zbieganie do lasu dziesiątkę, nie? Że raczej to jest jakieś tam rozbieganko, ale potem na przykład już biegamy to w jakiejś zabawie biegowej, w trochę krótszych odcinkach. Na treningach też, jeżeli biegamy tempo, to raczej do 500 metrów, żadne 600, 800, 1000 raczej nie. Więc to jest taki miks właśnie też tych, bo są tempa takie krótsze, bo to jest bardzo właśnie szerokie pojęcie, więc biegam jedno i drugie. Ale trenerka jednak nie przywiązuje tak bardzo wagi do tych szybkościowych kwestii. Znaczy robimy szybkość oczywiście, ale też nie jest to jakby dominujące w moim treningu, tylko raczej takie, tak nazwałabym to, tempa specjalne, dużo interwałów. Więc treningów do wymiotów, aczkolwiek mi się nie zdarza. I czekają wszyscy na to, aż pierwszy raz gdzieś tam klęknę i zmiotuję, bo obiecałam, że jeżeli to się zdarzy, to zakończę moją karierę. Bardzo dobrze czuję swoje ciało, czuję swój organizm, mniej więcej wiem, na co mnie stać na treningach, ile czy potrafię się na jaki czas wykręcić w tempie. A Teresa zawsze jest zagadką. Znaczy mniej więcej wiem, na co mnie stać, ale nie zawsze potrafię to pokazać. Okej, okay, od czego ja wiem, to zależy? Że potrafię dobrze pobiec. Psychologia też dużo ma niestety wpływu. 400 to 400, no tak jak właśnie teraz biegałam 300, to z Kingą przegrałam o 1/100, a jestem pewna, nigdy nie ma pewności. Mam nadzieję, że na 400 nią wygram. No, że mimo, że ona na 300 włożyła mi tam 1/100, nie dużo, na hali dużo więcej, a i tak potem na 400 potrafiłam być dużo lepsza i też to widzę po treningach, nie? Że jeszcze biegam szybciej i mam nadzieję, że dopóki nie skończę biegać, to jeszcze będę wygrywała z młodą, a potem jej oddam pałeczkę i niech ona wygrywa wszystko. Kupiłam sobie ją. Super, fajna jest, nie? No. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Tak, polecam. Kinga G. Od początku trenowałam z Igą od moich pierwszych treningów, więc jakby to, że trenowałam z nią, to było naturalne. Fakt, że to było jeszcze przed takimi pierwszymi międzynarodowymi sukcesami Igi, że ona jeszcze nie była tak popularna, nie była na tak wysokim poziomie, ale no zawsze to była starsza, dużo ode mnie bardziej doświadczona, dużo szybsza koleżanka, z której po prostu mogłam brać przykład i która była dla mnie wzorem od początku. Ja dopiero zaczęłam tak naprawdę zdobywać te medale, więc wiadomo, że chcę ich jak najwięcej jeszcze zdobyć, że chcę już tak na stałe być w tej sztafecie. Już bym chciała, żeby tu ja zawsze była tą główną kandydatką do biegania na wszystkich imprezach międzynarodowych. Jak powiesz nam, jakie założenia są dzisiejszego treningu? Sam chciałbym powiedzieć. Nie, no, mam powiedz 400 na maksa, jak się będzie dało. Stąd też. To ile to będzie w twoim przypadku na maksa? No nie wiem, trenerka by chciała teraz, żebym pobiegł na stoperze, no 46, wiadomo, z jakimś tam haczykiem. I co, skala trudności dzisiejszego treningu to jest 10 na 10? Powiedzmy 9 na 10, bo nie wiem, co by to musiało być, żeby było 10. Ile się dochodzi do siebie po takiej 400? Po takim jednym odcinku, no pewnie gdzieś tak w okolicach 8 minut, a jak kończymy trening tempowy, to tak 15-20 do pół godziny, zanim w ogóle można coś pogadać. A tak to jest taki raczej mood, żeby nie dotykać i nie rozmawiać. Dobrze! Jest bardzo dobra atmosfera, oni się napędzają wtedy na treningu. Raźnie im jest, bo jak się męczą, to się w grupie męczą. Więc na pewno i dla mnie chyba też jest łatwiej. A kto jest najtrudniejszy z tej grupy charakterologicznie? No, tam każdy ma swoje jakieś takie. Każdy z nich coś ma takiego, że to nie jest tak, że Iga jest najtrudniejsza, ale no wcale nie. Każdy z nich ma co innego, ale ja sobie radzę z nimi, więc jest okej. Okay. A
ale byłoby tak, 49,90 ja, a ty 50,00? Może być. Tak możemy się umówić. Oczywiście. Nie, no trzymajcie kciuki za dobre wyniki, żebyśmy były zadowolone z naszych biegów. No, to pa.